Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na Wielkopolsce, koło Pobieziska, niedaleko Poznania. U pana Cédric Boulon, który jest rolnik i dzisiaj sieje słonecznik. Sieje słonecznik Bejsadu. No tutaj jesteśmy w środku kabiny z operatorem. Dzień dobry, cześć Bartek. Dzień dobry, witam, witam. To opowiadaj trochę o tego sprzętu. Co tu powiedzieć, no? Sprzęt bardzo dobry, bardzo dobrze się nim sieje. Tak? Ano. Tutaj mamy strip till z tyłu i robimy tutaj doświadczenie. Zrobiliśmy do tej pory doświadczenie odmianowe. A teraz będziemy robili doświadczenie. Spróbujemy, robiliśmy wszystko to samo, tylko bez ten nawóz. I teraz robimy jeszcze jeden pas, gdzie dajemy nawóz, ale nie dajemy strip till. W sensie te zęby tam nie wchodzą do gleby. Tylko sypiemy nawóz i za to idzie tylko siewnik. Nie? Próbujemy bez tą uprawy, bez tą głęboszowanie przez strip tilla. I następny pas będziemy nawet zrobili bez strip till i bez nawóz. Tylko siewnik. Sam siewnik. Sam siewnik i zobaczymy, jaka będzie różnica. Zobaczymy, czy to się zwraca koszt nawozu, czy nie. Czy będą jakieś różnice w plonie. Nie? Lubisz robić poletek? Lubię. No, to jest ciekawe doświadczenie, szczególnie w taki gatunek, który jest w sumie w Polsce dosyć nowy. Zawsze zbierać nowe doświadczenie to jest ciekawe i chodzi mi też bardzo o wczesności, nie? Wiemy, że w Polsce nie mamy ten okres wegetacji i ta ciepła, co jest na południu Europie, co tam, gdzie słonecznik jest bardziej popularny, to musimy zobaczyć, nie? Jaki wczesności odmian będą najlepiej dopasowane do Polski. To tutaj siejemy te odmiany, potem latem będziemy wrócili, sprawdzić termin kwitnienia, będziemy mogli latać dronem i to będą ciekawe wnioski i przeźniwy, jak dam radę, to będziemy razem w kombajnie z Cédriciem będziemy sprawdzili, która odmiana najlepiej daje plon. Tutaj możemy patrzeć, że ten jak pracuje, no to jak ładny jest wilgoć. Głębokości siewu, Cédric, ile dałeś? No 3-4 cm, nie? 3-4 cm dajemy na słonecznika. To jest trochę głęboko, ale wtedy na pewno jest wilgoć. I obsada gęstości siewu? Teraz jesteśmy na 71 tysiące, ok. Słonecznik ma to do ciekawe, że to jest roślina, która dobrze znosi wysokie temperatury i susza, nie? I tak. to jest też ciekawe, bo na Wielkopolsce kilka lat w rzędu mieliśmy te susze i to jest taka trochę rozłoże ryzyko, nie? Jak będzie suchy rok i ciepły, to słonecznik poradzi. Nawet jak będzie mokre i chłodno, wtedy może słonecznik będzie trochę gorzej, ale wtedy inne uprawy będą lepsze, nie? I gdzieś tam to zbilansuje. A ciągnik dobry? Ciągnik dobry. No mógłby być jak te 12 rzędów, no czasami górki, no przydałby się większy, nie? No bo czuję, no jednak jest opór, nie? Jest opór. Jest tutaj opór. Mamy siewnik 8 rzędowy. Tak. No jak tam pod same rurki, no to mamy ponad 30 cm łapy w ziemi, no to gdzieś jak jest sucha glina, no to ma opór, nie? Ok, ile ma koni ten ciągnika? 220. 220, ok. A masz nawigacja? Nawigacja Trimble ze Easysterem z dokładnością do 1 cm. Wiadomo, na wjazdach czasami pomyśli satelita gdzieś tam, że wjazd delikatnie strzył, a tak to jest. No co do centymetra, nie? Łatwo do obsługi? Łatwa. Jeden minus
no, nawigacji, no tak jak każdej, nie? Jeśli pod drzewami gdzieś przy lesie straci czasem zasięg, nie? Przy samych drzewach jak trzeba przyjść zrobić, to nawigacja straci zasięg. Ale tak to nie można powiedzieć złego słowa. Jest no bardzo dobra, nie? Dobra. Dzięki. Dziękujemy.